Z racji, że w 16 sezonie Ninjago powraca Mroczny Władca, postanowiłem przygotować dla Was materiał z najważniejszymi informacjami oraz z historią tej postaci. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Mroczny Władca jest złym duchem, jest źródłem wszelkiej ciemności w Ninjago. Powstał w momencie, gdy pierwszy mistrz Spinjitzu stworzył całą tę krainę. Od razu tętnił złem oraz niechęcią do wszystkiego. Wyzwał pierwszego mistrza Spinjitzu do walki, bowiem chciał przejąć władzę nad całym światem. Zabić wszystko, co do tej pory się w nim pojawiło i dostosować całą planetę do siebie. Stworzyć wiernych sługusów i żyć w kompletnej ciemności. W pewnym momencie jednak zaczął przegrywać, stworzył więc kamienną armię. Żołnierzy zbudowanych z wytrzymałych surowców, które Mroczny Władca wyciągnął z głębokich czeluści krainy Ninjago. Byli oni wręcz niezniszczalni, ale nawet to nie pomogło. Złota moc była zbyt potężna dla Mrocznego Władcy i w pewnym momencie jego ataki zostały odparte. Pierwszy mistrz Spinjitzu wykorzystał ten moment i przy użyciu złotych broni podzielił wyspę na dwie części. Ta, na której stał, pozostała wyspą Ninjago. To tutaj w późniejszym czasie zaczęło tętnić życie. Mroczny Władca utknął zaś na drugiej, na Wyspie Ciemności, która z każdą minutą coraz bardziej oddalała się od Ninjago. Postanowił tutaj zostać i przygotować się odpowiednio na kolejny atak, a nie bezmyślnie ruszać na pole walki. Gdy później na wyspę trafił Lord Garmadon, Mroczny Władca w formie różowej kuli wykorzystał go do ponownej próby przejęcia władzy nad Ninjago. Wpajał mu nieprawdziwe wartości i składał obietnice, których nie zamierzał dotrzymywać. Miał bowiem nadal ten sam cel, co kilkaset lat wcześniej – przejąć władzę nad całym światem i nie dzielić się tym z nikim. Te wydarzenia obserwowaliśmy w sezonie drugim i jak wiemy, nie udało mu się to, choć Lloyd tak naprawdę nie zniszczył go całkowicie. Mroczny Władca został jedynie osłabiony i by nie rzucać się w oczy, od razu po walce zniknął. Gdy później miasto zaczęło korzystać z różnych dóbr technologicznych, w niewiadomy sposób dał radę zainfekować sieć i w późniejszym czasie powrócił po raz kolejny w zupełnie nowym ciele. Znowu zmierzył się z ninja i prawdopodobnie po kolejnej przegranej znów zniknął. Wszystko to było możliwe dzięki temu, że Mroczny Władca jest jedyną istotą w Ninjago, która jest po prostu nieśmiertelna, a przynajmniej w teorii. Jest on w końcu częścią równowagi między ciemnością a światłem i jego śmierć mogłaby doprowadzić do zniszczenia całej krainy Ninjago, ale także innych wymiarów. Jakby tego było mało, może zarażać innych swoją złą energią i zmuszać ich do pracy, co na pewno daje mu sporą przewagę. Co jednak ciekawe, brak cielesnej formy bardzo utrudnia mu korzystanie z mocy, wręcz uniemożliwia. Dlatego tak bardzo zależało mu w sezonie drugim, jak i trzecim, na zdobyciu jakiegokolwiek ciała. Mroczny Władca, jako można rzec przedstawiciel całej ciemności i wywodzącego się z niej zła, jest pozbawiony jakiejkolwiek empatii. Nie okazuje szacunku nawet swoim współpracownikom. Pamiętamy przecież, że gdy Pytor skurczył się po zjedzeniu pigułki Cyrusa Borga, Mroczny Władca całkowicie o nim zapomniał. A przecież gdyby nie Pytor, nie dałby rady wrócić, więc powinien być mu wdzięczny za pomoc. Warto na pewno wspomnieć też o tym, że losy zapisywane w Królestwie Chmur nie mają żadnego wpływu na Mrocznego Władcę, więc niestety nie można wykorzystać tego przeciw niemu. To już wszystko na dziś, jeśli Wam się spodobało, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia!